Wow, no trzeba powiedzieć, że to było coś. Właśnie jestem po kilkukrotnym albo nawet kilkunastokrotnym już molestowaniu przycisku replay na YouTubie pod nowym zwiastunem do najnowszego dodatku do Wiedźmina III, Krew i Wino. No i brak mi słów, naprawdę brak mi słów, jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak to wszystko wygląda już w pełnej krasie. Fakt, my mieliśmy już szansę zobaczyć to w większości tak naprawdę na materiałach, już normalnych gameplayach na różnych kanałach na YouTubie, stronach i tak dalej, bo wiadomo, te co większe różne serwisy już miały dostęp do tego, już to ogrywały, czy oczywiście ci większy YouTuberzy, którzy akurat siedzą w tym temacie. I po prostu, ale ja nie oglądałem tego, ja wam się przyznam, nie oglądałem tego, po prostu nie chcę sobie spoilerować. To co oczywiście jest tam plotki plotkami, czy zwiastuny, to spoko, zwiastuny zawsze tolerowałem, zwiastuny zawsze oglądałem i będę oglądał. Dla mnie zwiastuny, czy tam trailery nie są jakoś spoilerowe zawsze, czy jeśli chodzi o filmy, czy o gry, to zwiastun to jest tylko taki tyci mini ułamek procent, nawet jeśli może się wydawać, że on może za dużo coś czasami pokazywać. I naprawdę... Nie, starałem się w ogóle nie oglądać różnych gameplay, aby po prostu, no, sobie nie spoilerować żadnymi dialogami, questami czy czymkolwiek. Ale no po prostu ten zwiastun to jest coś nieziemskiego. Tak jak wspomniałem, nie będę tutaj w tym materiale objaśniał czy analizował tego wszystkiego, bo uważam, że już to akurat na moim kanale w tej chwili już akurat to nie ma sensu ze względu na to, że już zrobiłem trzy osobne materiały. Fakt faktem jeden to już będzie miał z 2 miesiące albo około 3. No ale są również dwa nowsze, w których albo omawiam jakieś plotki, albo już to co jest no, podane oficjalnie i tak dalej. No uważam, że już nie ma to sensu na tylko kilka dni przed premierą, ponieważ już wiemy na tyle dużo, już internet jest tak niesamowicie przepełniony tymi wszystkimi informacjami, że już raczej każdy tak naprawdę, kto ogląda i mnie i mniej więcej siedzi w tym temacie, wie już praktycznie wszystko i już wiemy po prostu praktycznie wszystko. I oczywiście po obejrzeniu tego niesamowitego spektaklu i oczywiście wysłuchania przyjemnego głosu Vernona Rocha, i tutaj od razu takie domysły, czy może Vernon Roche miałby się pojawić również w tym dodatku, bo oczywiście ten pan, który tutaj podkłada nam głos w tym zwiastunie, to jest właśnie koleś, który odgrywa oczywiście rolę Vernona Rocha w polskiej wersji językowej. Dodatkowo oczywiście już w komentarzach widziałem, jak ludzie dopatrują się tam Regisa, w której tam chyba po drugiej minucie, jak Geralt właśnie broni jakby no kogoś turlającego się przed innym wampirem, no nie wiem, mnóstwo i rzeczywiście domysłów, ale to co również mi się strasznie podoba, to zobaczcie sobie chociażby wersję zwiastunu, no tą światową, wersję angielskiej, jak wiele osób jest po prostu niesamowicie podjarana, jaki niesamowity jest hejb na ten dodatek. Jak wiele osób ubolewa, również ja niesamowicie ubolewam i smucę się tym materiałem, bo nie patrząc na to, ten zwiastun w pewien sposób jest bardzo smutny, że ci twórcy zaoferowali nam tak niesamowitą historię, stworzyli tak piękną i no może czasami nie zawsze dopracowaną grę, ale z tak świetną, fabularną historią, że w tej chwili smuci nas fakt, że to będzie nasze ostatnie spotkanie z Geraltem z Rivii. Wiadomo, można to przechodzić x razy, wracać do tego, ten tytuł naprawdę przechodzić na wiele różnych rodzajów, naprawdę dogłębiać się w niego, tak jak ja, szukając różnych ciekawostek i tak dalej, ale to zawsze no już później pozostawi pewien niedosyt, że jednak nie ma czegoś więcej. Ja i tak oczywiście liczę na to, że może w przyszłości coś jednak, albo przynajmniej chociaż już na tego nowego Wiedźmina, nie wiem, za tych kilka lat trochę sobie poczekamy, ale wierzę, że na pewno coś musi być, no bo po tym jaki odniósł ten po prostu ta gra po prostu jak odniosła sukces, no to coś po prostu musi być. No ale wracając do tego anglojęzycznego zwiastunu, no też naprawdę aż czuję się niesamowicie, nie wiem, ja dumny w pewien sposób czytając to, chociaż bardziej twórcy tutaj powinni się czuć, ale podejrzewam, że ja jako Polak, że to jest jednak polski produkt i może dlatego, no ale wiele, wiele osób, naprawdę każda jest niesamowicie, no chyba nawet sądząc po komentarzach zakochana normalnie w tym Wiedźminie i każdy co do jednego chce kontynuacji, więc no to pokazuje, jak niesamowicie wyszło
wyszła im ta gra, jaki naprawdę tutaj prezentują niesamowity kunszt. Także no chyba to by było na tyle, no tak jak wspomniałem, nie chciałem tutaj za bardzo tego analizować, tylko powiedzieć wam, jak niesamowicie jestem podjarany na to, jak ten zwiastun jest świetnie przedstawiony. Pokazuje nam oczywiście to całe miasto, mniej więcej już z czym mamy do czynienia, przedstawia nam głównego przeciwnika, chociaż no chyba, no nie wiadomo, czy to jest dokładnie główny przeciwnik, ale może tak być, choć oczywiście może to być jakiś zwykły podrzędny boza, prawdziwego wroga jeszcze nie zobaczyliśmy, bardzo możliwe, że tak będzie. Przez ułamek sekundy też chyba zauważyłem tego wampira z tego zwiastunu z Cinematica, który był jeszcze przed premierą Wiedźmina, tam to widać dosłownie przez sekundę, naprawdę ten zwiastun trzeba by było dosłownie co klatkę zatrzymywać, żeby wyłapać wszystko, bo tam zauważyłem, jest sporo smaczków ukrytych, jak chociażby flaga Lavaletów przy winnicy. Zobaczcie sobie, zatrzymajcie, tam będzie fragment, to jest tam też flaga, chociaż bardzo, bardzo w pewien sposób ukryta w rogu ekranu i przez bardzo krótki okres ją widać, więc jeszcze mam taką małą niespodziankę dla was, czy może niespodziankę, oczywiście to, co zrobiłem zaraz po obejrzeniu, no tak jak wspomniałem, kilkunastokrotnie tego zwiastunu, więc ja bezwłocznie od razu udałem się do sklepu Xbox Live zakupić ten dodatek, niesamowicie ucieszony, bo chyba ten dodatek już pojawił się wcześniej tak naprawdę do zakupu, ale jakoś nie zauważyłem, zresztą jakoś mi się specjalnie nie śpieszy i tak wcześniej nie zagram niż przed 31 maja, ale już oczywiście go od razu zakupiłem i jak to teraz mówią... Byle do 31. Pozdrawiam was, Narka. Nie ma czegoś więcej. Ja i tak oczywiście liczę na to, że może w przyszłości coś jednak, albo przynajmniej chociaż już na tego nowego Wiedźmina, nie wiem, za tych kilka lat trochę sobie poczekamy, ale wierzę, że na pewno coś musi być, no bo po tym, jaki odniósł ten po prostu, ta gra po prostu, jak odniosła sukces, no to coś po prostu musi być. No ale wracając do tego anglojęzycznego zwiastunu, no też naprawdę aż czuję się niesamowicie, nie wiem, ja dumny w pewien sposób czytając to, chociaż bardziej twórcy tutaj powinni się czuć, ale podejrzewam, że ja jako Polak, że to jest jednak polski produkt i może dlatego, no, ale wiele, wiele osób, naprawdę każda jest niesamowicie, no chyba nawet sądząc po komentarzach zakochana normalnie w tym Wiedźminie i każdy co do jednego chce kontynuacji. Więc no to pokazuje, jak niesamowicie wyszła im ta gra, jaki naprawdę tutaj prezentują niesamowity kunszt. Także no chyba to by było na tyle, no tak jak wspomniałem, nie chciałem tutaj za bardzo tego analizować, tylko innym wampirem, no nie wiem, mnóstwo i rzeczywiście domysłów, ale to co również mi się strasznie podoba, to zobaczcie sobie chociażby wersję zwiastunu, no tą światową wersję angielskiej, jak wiele osób jest po prostu niesamowicie podjarana, jaki niesamowicie jest hejb na ten dodatek, jak wiele osób ubolewa, również ja niesamowicie ubolewam i smucę się tym materiałem, bo nie patrząc na to, ten zwiastun w pewien sposób jest bardzo smutny, że ci twórcy zaoferowali nam tak niesamowitą historię, stworzyli tak piękną i no może czasami nie zawsze dopracowaną grę, ale z tak świetną, fabularną historią, że w tej chwili smuci nas fakt, że to będzie nasze ostatnie spotkanie z Geraltem z Rivii. Wiadomo, można to przechodzić x razy, wracać do tego, ten tytuł naprawdę przechodzić na wiele różnych rodzajów, naprawdę dogłębiać się w niego tak jak ja, szukając różnych ciekawostek i tak dalej, ale to zawsze no już później pozostawi pewien niedosyt, że jednak albo już to co jest no podane oficjalnie i tak dalej, no uważam, że już nie ma to sensu na tylko kilka dni przed premierą, ponieważ już wiemy na tyle dużo, już internet jest tak niesamowicie przepełniony tymi wszystkimi informacjami, że już raczej każdy tak naprawdę, kto ogląda i mnie i mniej więcej siedzi w tym temacie, wie już praktycznie wszystko i już wiemy po prostu praktycznie wszystko. I oczywiście po obejrzeniu tego niesamowitego spektaklu i oczywiście wysłuchania przyjemnego głosu Vernona Rocha i tutaj od razu takie domysły, czy może Vernon Roche miałby się pojawić również w tym dodatku, bo oczywiście ten pan, który tutaj podkłada nam głos w tym zwiastunie, to jest właśnie
koleś, który odgrywa oczywiście rolę Vernona Rocha w polskiej wersji językowej. A dodatkowo oczywiście już w komentarzach widziałem, jak ludzie dopatrują się tam Regisa, w której tam chyba po drugiej minucie, jak Geralt właśnie broni jakby no kogoś turlającego się przed innym. Wow, no trzeba powiedzieć, że to było coś. Właśnie jestem po kilkukrotnym, albo nawet kilkunastokrotnym już molestowaniu przycisku replay na YouTubie pod nowym zwiastunem do najnowszego dodatku do Wiedźmina III, Krew i Wino. No i brak mi słów, naprawdę brak mi słów, jestem pod niesamowitym wrażeniem, jak to wszystko wygląda już w pełnej krasie. Fakt, my mieliśmy już szansę zobaczyć to w większości tak naprawdę na materiałach, już normalnych gameplayach na różnych kanałach na YouTubie, stronach i tak dalej, bo wiadomo, te co większe różne serwisy już miały dostęp do tego, już to ogrywały, czy oczywiście ci większy YouTuberzy, którzy akurat siedzą w tym temacie. I po prostu, ale ja nie oglądałem tego, ja wam się przyznam, nie oglądałem tego, po prostu nie chcę sobie spoilerować. To co oczywiście jest tam plotki plotkami, czy zwiastuny, to spoko, zwiastuny zawsze tolerowałem, zwiastuny zawsze oglądałem i będę oglądał. Dla mnie zwiastuny, czy tam trailery nie są jakoś spoilerowe, zawsze, czy jeśli chodzi o filmy, czy o gry, to zwiastun to jest tylko taki tyci mini ułamek procent, nawet jeśli może się wydawać, że on może za dużo coś czasami pokazywać. I naprawdę nie, starałem się w ogóle nie oglądać różnych gameplay, aby po prostu, no, sobie nie spoilerować żadnymi dialogami, questami czy czymkolwiek. Ale no po prostu ten zwiastun to jest coś nieziemskiego. Tak jak wspomniałem, nie będę tutaj w tym materiale objaśniał czy analizował tego wszystkiego, bo uważam, że już to akurat na moim kanale w tej chwili już akurat to nie ma sensu ze względu na to, że już zrobiłem 3 osobne materiały, fakt faktem jeden to już będzie miał z 2 miesiące albo około 3, no ale są również 2 nowsze, w których albo omawiam jakieś plotki,